Halo, witam Państwa, jest to oczywiście Oskar i witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta na moim kanale. Moi drodzy, kontynuujemy sobie naszą świetną paczkę modów Lapis Lotus. Co to jest Lapis Lotus i co mogę z tego robić? Nie wiem, ale na R sobie sortuję kwipunek. Witam Was serdecznie w kolejnym odcineczku. Moi drodzy, co dzisiaj robimy? Dzisiaj mamy plany takie. Idziemy sobie znaleźć kopalnię, tak po pierwsze. Ale tylko na chwilę. O, już wykonaliśmy zadanie, proszę bardzo. Ponieważ chcę znaleźć węgiel i stwierdziłem, że... Coś do mnie strzeliło, nie? Coś do mnie strzeliło chyba. I stwierdziłem, że nie ma co czekać, trzeba iść w przygodę i idziemy, słuchajcie, dzisiaj podbijać ten dungeon, który był w tamtym kierunku, mianowicie tę wieżę, i sobie po prostu ją podbijemy, zobaczymy, co ciekawego dostaniemy. Wydaje mi się, że to jest dosyć dobry pomysł, bo tam mogą być po prostu fajne rzeczy, jakieś może itemy, zbroje, nie wiem, budulce, cokolwiek, nie? Więc dzisiaj taki jest plan. Jeżeli wam się to podoba, zostawcie kciuka, zostawcie kciuka, wbijcie na mój Instagram, bo go ostatnio promuję dosyć mocno, więc możecie wbić, będę o tym przypominał. I co mogę jeszcze powiedzieć? Witam was serdecznie w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagrywa. Co to jest? Hard Carbon Ore. Ale kozak, itemy tu jakieś są. To jest jakieś żelazo połączone z węglem, patrzcie, ale jazda. I tu jeszcze coś niżej jest. Dobra, zróbmy sobie pochodnie. O, w ogóle mam pochodnie, to całkiem ciekawe. Co my tutaj mamy? Jakieś itemy. Co jest? Psa coś uderzyło. Pies, uważaj, stary. O Jezus, to są jakieś kolce straszne. Co jest? Coś mi bije. Wither. Co się dzieje już? Halo, to jest dopiero początek gry. Dobra, tu mamy jakieś klotki. Chcę sobie pozbierać. Co to jest? Kwarc? To wygląda jak kwarc. Słuchajcie, będę musiał sobie generalnie też zrobić jakiś większy plecak, żeby to wszystko sobie pochować, bo mam za dużo rzeczy powoli. Coś do mnie strzela cały czas. Takie dziwne dźwięki, jakby coś do mnie strzelało. Pozbieramy sobie żelazo, zaraz sobie przepalę oczywiście wszystko na zbrojkę i polecimy podbijać ten super dungeon, więc fajnie całkiem, mi się podoba. Generalnie jaram się, słuchajcie, niestety nie mogłem... Czy to jest kopalnia? Nie, to po prostu są zbagowane te, dobra. Pies, denerwujesz mnie powoli, stary, siedź. Nie mogłem niestety grać za bardzo przez ostatnie dni, ale teraz sobie wracamy i jaram się fest. Dobra, wychodzimy stąd. Kurde, te kwiaty są okropne. Dobra, psa sobie tam zostawiamy, niech on sobie tam siedzi. Wróćmy do naszej prowizorycznej bazy. Tutaj niedługo będziemy dom budowali, tak myślę. Słuchajcie, co wy na to? W tym momencie zapowiadam live'y. O, dobre, nie? Możemy sobie porobić live'y. Będę budował chatę na live'ach. Moim zdaniem cudowny pomysł. Powiedzcie, co myślicie, póki co to jest nasz dom. Nie wygląda on zbyt ładnie, mogę go trochę poszerzyć. Piękna lepianka z dyrtu, proszę bardzo. O, cudownie. Ale dobra chata, ale super. Tu jeszcze sobie zróbmy tak. O. Piękny dom, dobra. Szała z drabinkami, nawet nie ma drabinek. Postawmy sobie piecyk, co jest w ogóle ciekawe, tutaj nie muszę nawet craftingu stawiać, bo cały czas mam crafting pod jedynką. Więc bardzo, bardzo fajny pattern, mi się to super podoba. Postawmy jeszcze skrzynkę. Odłóżmy tutaj jakieś śmieci, może ten gwizdek. Nie, ten gwizdek chyba mi się nie przyda. W ogóle patrzcie, jak się kliknie shiftem na itemy, to pokazuje, jakie runy z tego dropią. Ja dokładnie wiem, co to jest. To jest Towncraft. Husiek Solo, przypomina się, kto oglądał, ten wie. To są runki i te przedmioty możemy poświęcić za runy i potem możemy z tego jakieś różdżki budować i tak dalej. Ja to mniej więcej kojarzę, ja to kiedyś się tym bawiłem. I tą runę od razu poznaję. Pamiętam, jak się szukało. Ja pamiętam, miałem taki magazyn jeszcze na mojej pierwszej bazie, którą kiedyś w ogóle nagrywałem, tak swoją drogą, parę lat temu. I tam właśnie były takie runy i szukałem na itemach, tam najeżdżałem na itemy i patrzyłem, co ciekawego będzie. Dobra, chwila, trzeba to wziąć? Chcę to wziąć, okej. I jakby, wiecie, chciałem znaleźć takie itemki, które na przykład mają runę, nie wiem, powietrza, nie? I dzięki temu... Co jest, kurde, z tym piecykiem nie tak? Halo! Co to tak szybko się przepaliło? Bo mam klasę miner prawdopodobnie, ale ułatwienie, ale zajebiście, mi się to podoba, znaczy... Nie, w sumie fajnie, jak na odcinek to jest bardzo dobra zmiana. Ale kozak, dobra, to sobie co, zrekraftujemy sobie zbroję. Bardzo, bardzo fajnie, dobra. Zróbmy sobie spodnie, zróbmy sobie miecz, myślę, że miecz może być całkiem przydatny. Weźmiemy też trochę patyków. Coś tu w ogóle... Co to jest? Deposit, merch, extract, restock, o kurde, patrzcie. Inventory tweaks jeszcze mamy. Jakie mamy zajebiste rzeczy w tej paczce. To jest piękne. Ta paczka jest cudowna. Będę to powtarzał. Zakochałem się fest. Dobra. Robimy sobie mieczyk. Zróbmy sobie jeszcze heal off. Może będzie jakiś, nie wiem, diament do wykopania. Nie wiadomo, co tam na nas czeka. I możemy, słuchajcie, lecieć te książki. Póki co sobie odłożę tutaj. Trochę się boję z nimi iść, bo nie wiem, co się stanie, kiedy padnę. A czy ta książka nie jest jakby unikalna? Ale powiedzmy, że nie jest. I chyba w ogóle zrobiłem sobie questa. O właśnie, proszę bardzo. Collect rewards. Mamy sobie złoto, iron pickaxe i możemy sobie wykonać kolejne rzeczy. Tutaj jack-o-lantern, iron fishing rod. Tu mamy zrobić sobie set. Dobra, tutaj mamy znaleźć złoto. Tutaj mamy sobie znaleźć lawę. Piecyk chyba stworzyć?
Nie, tu będzie coś dziwnego, backpack. Aha, od tego, mamy zrobić skrzynkę i dopiero potem piecyk, dobra, czyli tu trochę zrąbałem, bo ja nie mam drewna dębowego. No dobra, tym się zajmiemy, słuchajcie, questy myślę sobie zrobimy na kolejne odcinki. Dzisiaj chcę podbić dungeon, taki jest mój plan. Gdzieś miałem pyrobomby. Gdzieś miałem kiedyś pyrobomby i w ogóle plecak gdzieś kiedyś miałem, nie? Czy to nie ten safe? To chyba nie ten safe, a mamy tu backpacka w ogóle? Mamy backpacka, ale innego, patrzcie, to jest jakiś inny w ogóle, inna modyfikacja. Kurde, co tu się dzieje, skrzynka. Dobra, tu mamy zupełnie inny plecak w takim razie. A backpack miałem na poprzednim save'ie, tym z pierwszego odcinka takiego pilotażowego. Dobra, Grave Dust w ogóle tu jest. Dobra, czyli plecaka nie mamy, ale gdzieś miałem, dobra, pyrobomby. I to wszystko, dobra. Mamy też jakiś amciu, który jest dosyć... Aha, to chyba się przepala, tak? Brawo, debilu, przeczytaj co to jest. No okej. No to tak chyba niezbyt dobre to amciu. Dobra, słuchajcie, lecimy w stronę wieży, widzimy się już na miejscu, nie przedłużajmy. Generalnie ja odlatuję. O kurde. Patrzcie, mogę sobie siekierą liście szybko kopać. Ale są straszne ułatwienia na tej paczce. Znaczy, mam troszeczkę takie ambiwalentne stosunki do tego. Ambiwalentne. Dobra, nie używaj słów, których nie rozumiesz, gałganie. Mam trochę takie mieszane... Chicken, spokojnie. Mam mieszane odczucia do tych ułatwień, bo one są niby spoko, ale nie wiem, czy nie są zbyt mocne. Mi się generalnie to podoba, bo to są takie rzeczy... W zwykłym Minecraftcie, wiecie, to się przejadło, takie kopanie drzew tak dalej. Chcemy jak najszybciej wszystko... Są jakieś dziwne dźwięki, słyszę. Chcemy jak najszybciej szybko osiągnąć wszystko. Więc takie na przykład szybsze kopanie jakichś klocków albo przepalanie natychmiastowe. Mi się to bardzo podoba, to może być na przykład męczące. Jeżeli by tego nie było. A tak to możemy się fajnie z tym szybko uporać, więc to jest spoko dla mnie. W ogóle słuchajcie, pierwszy film nowej fryzurze, nie? Tak swoją drogą, nie widzieliście vloga wczorajszego, to sprawdźcie koniecznie. Tutaj gdzieś możecie sobie kliknąć. Aktualnie te włosy są nieułożone oczywiście, bo nie układam nigdy włosów. Ale, zobaczcie sobie vloga, jak nie widzieliście. A tymczasem wchodzimy sobie do dungeonu. Co my tu mamy? Mamy spawner na pewno. Dobra, bijamy się, nie? Na pełnej. Co się może stać? Rozwalmy to, nie wiem co to było, ale rozwalmy to. No dobra, dosyć łatwo. Gram na normalku, więc nie powinno być ciężko. W sumie możemy sobie zmienić na hard, co niech będzie zabawa. Niech będzie zabawa, na pewno hard nie jest taki trudny. Ja jestem weteranem Minecraft. Dobra, mamy drewno. Bardzo fajnie, mamy jabłuszko, mamy jakieś rybki. Jeszcze więcej drewna. Sandstone Shovel. Co to jest Sandstone Shovel? Wygląda jak najgorsze gówno świata. Weźmy sobie Sandstone Shovel, czemu nie? Idziemy do góry. Co my będziemy mieli w tym dungeonie? Dajcie mi przygodę. Nie mam siekiery. Ale możemy sobie zrobić siekierę. Co prawda tylko kamienną siekierę możemy sobie zrobić. No ale okej, zróbmy sobie kamienną siekierę. Bardzo fajne jest to, że nie trzeba craftingu stawiać. Serio, mi się już to powoli bardzo podoba. Przyzwyczaiłem się do tego już. Idziemy podbijać dungeon, zróbmy sobie jeszcze tak, okej. Siekiera. Słuchajcie, jaram się, nie? Dawno nie grałem Minecrafta z dungeonami jak Ibi. Zawsze tylko bez modu grałem. Tutaj mamy spawner, rozwalmy go sobie szybko. Znaczy nie potrzebuję tych spawnerów. W sumie może bym jeden zostawił. Oj, uważaj, zombie. Możemy sobie jeden zostawić na jakiś mob spawner później, nie wiadomo. Spellbook! 4 spellbooki! O kurde, ja widzę, że potrzebuję tutaj więcej miejsca w ekipunku. Dobra, tutaj jeszcze kiedyś wrócimy. Ale póki co, weźmy tylko to, co jest ciekawe. Jakieś scrolle. Co to są za rzeczy? Jestem przytłoczony po prostu masą nowych atrakcji. Nie topesz w pudełku, halo, koronawirusa zaraz wyciągniemy, co się stanie? Oh my dog! Patrzcie, mamy X-Raya! Mamy X-Raya na jakiś czas. Ale kozacko. O, już zniknął. Dobra, nie topesz pudełku, daje nam X-Raya. Dobrze wiedzieć. I mamy zwykłe wiadro. Całkiem spoko. Otóżmy jakieś śmieci. Nie bierzmy wszystkiego. Co my tu dostaliśmy? Scroll. Nic nie mogę sobie zrobić, to odkładamy. A spellbook? Duct tape. Taśma klejąca w ogóle. Co tu się dzieje? Mogłem tego nie używać. Dobra, teleportowało mnie gdzieś. Taka linka mnie teleportuje, warto zapamiętać, na szczęście niedaleko, więc nie jest źle. Odłóżmy te śmieci, bo Inferium Essence, to jest Inferium Essence. Wszystko chcę klikać. Potem będziemy ogarniali, słuchajcie, wrócimy sobie do bazy, myślę, i na spokojnie będziemy sobie ogarniali, co tutaj ciekawego mamy. Póki co zostawmy, idźmy się bić. Coś tak klekocze dziwnie. Brzmi jak taki skarabeusz jakiś czy coś, nie? Ten piecyk wygląda jak pułapka. Nie jest pułapką, ale to wygląda podejrzanie. Nie, to po prostu piecyk, okej, okay. Nic ciekawego. Te drzewa chyba tu nie powinny być tak w ogóle. Wydaje mi się, że to drzewo tak trochę nie pasuje do tego dungeonu. I może być z jakiejś innej modyfikacji. Chyba na pewno, ale dobra. Nie martwimy się, idziemy. Przebijamy się na wyższe piętra. Nie, no zdecydowanie to drzewo nie powinno tu być. O kurde, dobra, zaczynamy zabawę. Jakieś knajty. O kurde, te knajty dużo biją, wam powiem. Mimo, że ja mam zbrojkę, to nawet spoko mi wywalił. Dobra.
Nazwalmy sobie mob spawner. Dziab, pięknie. Skeletal Knight. Dobra, takie szkielety tylko z mieczykami. Spoko. Całkiem przyjemne. Fajne odgłosy są w ogóle. Nie wiem, czy słyszycie te odgłosy. No, że mam trochę podgłośnie teraz. Ale naprawdę te odgłosy są bardzo przyjemne dla ucha. Takie nie minecraftowe. Aczkolwiek troszkę denerwują. Bo czasami można się łatwo zgubić. Dobra, kolejny poziom. Póki co jest dosyć casualowo. Przechodzimy sobie przez poziomy i bijemy sobie tych knightów. Dobra. Dobra, 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 dobra. Kiedy wchodzi ryba. Kiedy wchodzi ryba, super. To taki tego. This bitwy. Ktoś kojarzy, oglądał ktoś z was. Nieważne. Dobra, dobra, dobra. Okej. Co tu się dzieje? Bugbug, mamy chyba plecak. Chwila, ja mogę sobie coś tutaj. Nie. Co to jest? Aha, tu mogę sobie kolorować chyba w ogóle itemy. Tak to wygląda. O kurde. A żem teraz kliknął. Bugbug, mogę go założyć? Chyba nigdzie. Bugbug, mogę go tutaj założyć. Aha, drugą rączkę po prostu go włożyć. Co jest? Aha, tam coś w środku było. Enchanted Multi Jump 4. To wygląda jak coś, co ja bym chciał zenchantować. Ale kozak, jeszcze mamy potion bug. Pewnie coś z tego też wyleci. Splash potion of leaping. Jump boost. Dawaj jump boosta. A, taki ten jump boost słaby w sumie. Dobra, zróbmy sobie śmietnik prowizoryczny. O kurde, nie chciałbym tu spaść. Powrócajmy jakieś śmieci. Nie wiem, co możemy sobie wyrzucić. To wyrzucę. To wyrzucę. Muszę sobie naprawdę powiększyć ekwipunek, bo to jest za mało miejsca. Foodbag. Jedzonko. Ziemniaczek. Okej, spoko, będzie farma. To mi się przyda akurat. Idziemy wyżej. Jazdunia. Kurde, ten... Oż kurde, co jest? Pyro Spider! Ożeż ty, potworze! Bombą ci rzucę. Bomba. Czemu nie mogę bomby rzucić? Bo się palę pewnie. Albo ją rzuciłem sobie pod nogi teraz, nie wiem. Ej, ja długo będę się palił? Halo? Halo? Ja mam jakiś efekt na sobie. Ej, chwila, to jest chyba nieskończony ogień, wam powiem. A nie, dobra, jednak skończony. Coś mi się... Aha, bo jump pusta, no dobra, nieważne, nie ogarniam. To wygląda jak boss. Najpierw mu rozwalę to. To wygląda jak boss, nie? Ten spawner bym skończył rozwalił. Kurde, nie! Aj, niedobrze. Spider. Dobra, nie, zazdechnę. Wycofujemy się. Zjedzmy sobie. Mam na sobie dwa efekty, które mi zabierają HP. Bardzo niedobrze. Zabijmy tego Pyro Spidera w takim razie najpierw. Coś wydropiło, zaraz zobaczymy co. Dobra, rozwalony spawner, bardzo dobrze. Wchodzimy. A czemu ja w ogóle, co ja zrobiłem? O nie, ja mogę sobie podpalać pajęczyny, ale super. Jak najedziemy pochodnią na pajęczynkę, to sobie możemy ją spalić. Spoko, dobrze wiedzieć. Dobra, zróbmy sobie może. Kurde, nie mam pochodni, ale niedobrze. Nie mam pochodni, nie? Nie wziąłem węgla, dobra. Co my tu mamy? A tu już jest wyjście, okej, super, bardzo fajnie. Nibble, fire protection, super. Coś mnie bije, szkieleton. Uważaj sobie, co ty sobie myślisz? Dobra, zjemy sobie to. Kolejny szkieleton. Goni mnie armia zombie, dobra. Blast protection, helmet. Super. Nie mam tych pochodni. Bardzo martwi, coś tu jest, to jest jakiś inny item. Rozwaliłem sobie go i wydropiłem z niego. Fajne itemy, bardzo super. Wyrzućmy to, o kurde, zajebiście. Dobra, to wyrzucam. Co my tutaj mamy? Młot Tora, to dla mnie od dzisiaj jest młot Tora. Nawet dwa młoty Tora. Piston Scepter, push. O ja! Piston w ręce, jakie to są zajebiste rzeczy. W ogóle, to tak nieprzemyślane patenty. W sensie, nie wiem czy też macie takie wrażenie, ale to są same nowości. A tych rzeczy nigdy w Minecraft nie widziałem. Na przykład taki właśnie piston w ręce. Super to jest. Dobra, to mam jeszcze jakąś książkę. Shortcast. Coś do różek pewnie, tak po nazwie wnioskuję. Dobra, chodźmy wyżej. Tam jeszcze coś jest. To jest kociołek? Kociołek, możemy sobie w sumie napełnić wodą ten kociołek w takim razie, przyda się. Albo nie mogę? To chyba nie jest kociołek. Dobra, nie wiem co to było, ale rozwaliłem, nic nie wydropiło. Wchodzimy na górę, mam nadzieję, że tutaj będzie jasno. Czuję bossa, nie? Generalnie. Dziab, dobra, zabity. Co to za klocek? Tym tego nie wykopię. Guardian Altar. To jest? Coś tu barczy, dobra, a tu możemy wejść? To są te wieżyczki, czyli wychodzi na to, bo to jest jakby... O kurde, silverfish! O, żeś chciał mnie zaskoczyć! O nie, jeszcze więcej silverfishy! Oni wciąż chcą zabić mnie, dobra.
Wychodzi na to, że to koniec. I tutaj jest... O kurde, co tu się dzieje? Ta wiara zaraz się zapadnie, nie? Jestem w stanie silverfishy, patrzcie to. Dział. Dobra. Wszyscy? Wszyscy chyba, z tej strony też pewnie jest to samo. Dobra, nie wiem. O kurde! Coś leży. Dobra, słuchajcie, coś z tym klockiem się robi. Mówię, to jest z was na tego moda? Fajnie by było, jakby to jest z was na tego moda. To się jakoś tak dziwnie błyszczy. Rozwaliłbym to, nie? Może tym młotem. Co jest? Rare Withering Silverfish the Slow Bomb. Co to się? Co tu wyszło? Co z niego wydropiło? Jakiś boss chyba był. Iron Boots, co to jest? Projectile Protection, super. Dobra, słuchajcie, do tego sobie wrócimy. Nie do końca ogarniam, o co z tym chodzi. Nie chciałbym tu spać. Dobra, wracamy chyba, co? Chyba się spotkamy zaraz w domku. Chociaż powrót może nie być taki prosty. Kurde, o nie, to jest wszędzie pełno silverfishy. Ale gówno. Uciekajmy stąd. Uciekajmy stąd, zanim ta wieża się cała zawali. Ucieczka, halo. Idziemy. Dobra, a czy coś jest pod ziemią? Jak sądzicie? To wygląda, jakby coś miało być pod ziemią. No. Coś tu jest? O kurde, patrzcie! Spawner pająków. Ja to chcę. Nie wiem, co to jest, ale ja to chcę. Jeszcze jabłko. I jeszcze więcej jabłek. I kość. I Raf Salomon. Nie wiem, co to jest, ale ja to chcę. Dobra. Czyli mamy jeszcze jedno piętro. A coś jeszcze niżej jest? Chyba już nie, co? Chyba już tam nic niżej nie ma. Dobra. Jasne, cholera. Jeszcze pająk tu jest. Czyli co? Czyli coś tutaj jest? Halo? Salut? Silverfish. Jeszcze więcej silverfishy. O, światło. Dobra, chyba wszystko, słuchajcie, wychodzimy. Chyba dungeon zrobiony. Tak mi się wydaje, że dungeon zrobiony. 12 minuta odcinka plus jeszcze trochę na początku gadałem. Wracamy do bazy, idziemy się przegrupować. Zaraz zobaczymy, co za fajne patenty wyczaliliśmy tutaj. Mamy jakieś super rzeczy w ekwipunku. O nie, halo, lewituje. Ile to będzie trwało? Boże święty. Umrzyj. Sio. Dobra, chwila, zostawmy tego pająka. Czekajcie, bo ja mam takie coś fajnego. Chciałem to wykorzystać. Tu. Aha, to chyba nie służy do bitwy. To zdecydowanie, nie? Must leaf removal. Aha, dobra. Co jest z liśćmi? Sprawdźmy to. No kurde, co sprawia, że ja lewituję jakieś roślinki? Szybko. Dobra. Jak to działa? Jo! O kurde, ale kozak! Ol kozak totalny! Jak za mocno dremordę, to powiedzcie. Ale to jest WP, ja chcę z tym do jakiejś dżungli pójść. Chwila, chcę się tym pobawić. Ja chcę się tym pobawić, idziemy tam! Aż mi Minecraft wsina, jak to klikam. Ole, to jest maszyna do zabijania. To jest najlepszy item świata. Ogłociłem wszystkie drzewa w okolicy, nie? Ale fajowe. O, okej. Słuchajcie, możemy sobie jakoś zejść waypointa. Kiedyś w opcjach minimapy były waypointy, ale... Dobra, sprawdźmy skróty klawiszowe, co? Tylko, że nie włączy nagrywania i będzie dobrze. Chciałbym zejść waypointa. Jak się kliknie Z... O kurde, patrzcie, jakie fajne. Możemy sobie podmienić ekwipunek? Okej, ogarniam, ale fajne. Gdzieś jakiś quest wykonaliśmy. Coś mi miga, patrzcie, tutaj jak sobie otworzę kipunek. Sklep. Czy chcę coś kupić? Chyba nie chcę nic kupować. Możemy z tym jakieś takie itemy do craftingu kupić, fajne też. To by było spoko. Lookbox. Możemy chyba otwierać w ogóle skrzynki tutaj, nie? Czajcie? Titan case. O kurde. Możemy skrzynki otwierać w Minecrafcie, ale kozak totalny. Jak ja będę... Jezus, ja mam serię na milion odcinku. Ja wiem, że to jest mało wyświetleń. Ostatnio cię zrobił 100 wyświetleń w tym momencie. Ale tu jest tyle kontentu. Ja tak bardzo chcę to nagrywać, nie? Nieważne, może nikt tego nie oglądać. Ja się świetnie bawię. Ja znajdę sobie widzów, jak wam się to nie podoba. Dobra, słuchajcie, tak czy siak, co ja bym chciał sprawdzić. Chciałbym znaleźć miejsce na dom. Tam na pewno sobie pójdziemy, może na jakieś live do tej kopalni. Ale chciałbym gdzieś powoli zacząć budowę domu. Tylko tego waypointa, właśnie, chwila. Okej, okay, super, mamy waypointy. Postawmy sobie go przy skrzynce. Nie będziemy wiedzieć, gdzie mamy jakieś takie prowizoryczne itemy. I zaraz po prostu
Ta wyspa wygląda całkiem obiecująca. Jeżeli to jest wyspa, tak jak myślę, ale chyba to nie jest wyspa, to jakiś półwysep. Dobra, plusik. Skrzyneczka. Katarzyna, skrzyneczka. Nie wiem, co tu się dzieje. Safe. Aha. I co? Aha, dobra, takie coś. Dobra, spoko. Fajnie to wygląda. Dobra, co my w ogóle mamy za książki jeszcze tutaj? Spellbook. O. Wszystko po rosyjsku. A tutaj? Coś się pojawiło? Cooking speed, 1/5. Możemy sobie przyspieszać cooking speeda. Całkiem fajnie, ale musimy level wbić. Dobra, czyli muszę kopać... Dobra, rozumiem to. Muszę kopać runy, znaczy rudy. I jak wykopię rudy, dostaję level i za to sobie mogę ulepszać... Ulepszać sobie itemy. Look at this fucking mountain! What the shit! Ja chcę tam budować chatę. Ja chcę tam budować chatę. Wchodzimy tam. W ogóle bez pytania, do widzenia. Zostawiamy ten półwysep. Ja chcę tu budować dom. Wchodzimy. Co z tego, że ja będę wchodził do tego domu 10 lat? Może jakiś punkt widokowy tam bardziej zbudować, jakąś wieżę? No, to by było spoko. Albo na przykład zrobić takie wejście pod ziemią? Tam musi być coś super. Ale jeżeli nie, to chociaż zobaczymy sobie, jak wygląda widok. Jo, pierdyka, w jakie góry. Patrzcie to. Świat mi się powoli kończy. A to chyba w ogóle mamy... Czy to jest ta góra, którą widzieliśmy na początku? Naprawdę zrobiłem takie wielkie koło? Tak, to jest ta góra. Okej. W pierwszej minucie odcinka ją pokazałem. W zeszłym odcinku. Dobra, nieważne. Ale ta góra wygląda super. Ja pierdyka. Chociaż w sumie ten widok nie jest zbyt ładny. Te drzewa mi się nie podobają. Możemy chyba poszukać coś innego, tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że tam mamy naszą chatę. O, myślałem, że Minecrafta mi skraszowało. Tam mamy naszą chatę postawioną cheaterską, do której się nie zapuszczamy. Więc chyba jednak nie. Ale tam mamy coś. Czy to wygląda jak zapowiedź kolejnego odcinka, moi drodzy? Tak mi się wydaje. Podejdziemy sobie tam. Kompletnie nie wiem, czego się spodziewać, nie? Po tej pasce modyfikacji. Masakra. Słuchajcie, mamy jakąś wieżę, ale do niej wejdziemy sobie już w przyszłym odcinku, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Zostawcie kciuka, jeżeli wam się podobało, dajcie znać, jak wam się to podoba w komentarzach. Albo się nie podoba, na przykład piszcie, co zmienić. Do zobaczenia, za 2 dni wejdziemy sobie do tej wieży i będzie zajebiście. Siema!